Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Video News i jak zwykle zapraszam was na najświeższą porcję informacji ze świata IT i elektronicznej rozrywki. Można było się domyślić, że niedługo po premierze flagowego S5 firma Samsung wypuści na rynek mniejszą wersję najpotężniejszej maszyny. Mowa oczywiście o telefonie Galaxy S5 Mini, na temat którego niedawno pojawiły się dosyć istotne informacje. Nowozelandzki oddział Samsunga przypadkowo przedwcześnie ujawnił, iż S5 Mini ma, podobnie jak większy brat, zostać wyposażony w obudowę objętą certyfikatem IP67, czyli wodoszczelną. Na stronie korporacji możemy przeczytać zapewnienia związane z gwarancją na temat urządzenia koreańskiego producenta, a w nich wyraźnie podane jest, że S5 Mini można będzie zanurzyć w wodzie o głębokości 1 metra na 30 minut. Z kolei inne doniesienia mówią o wnętrzu malutkiej S5. Wyświetlacz ma mieć przekątną 4,5 cala oraz rozdzielczość 720p. W środku natomiast ma znaleźć się procesor czterodzeniowy Qualcomm Snapdragon 400, ponownie zaledwie 1,5 GB RAM-u, kamery 8 i 2 MP oraz akumulator 2100 mAh. Daty premiery nadal nie znamy. Czekacie na Drive Club? Jeżeli tak, to na pewno zainteresują was najnowsze informacje na temat tej produkcji. Evolution Studios początkowo nie chciało podać daty premiery, ale w ubiegłym tygodniu się to zmieniło. 29 kwietnia do sieci trafił najnowszy zwiastun tego tytułu, za pośrednictwem którego ujawniona została data premiery gry. Exclusive na PS4 trafi do sprzedaży 8 października tego roku. Planujecie kupić nową grafikę specjalnie pod Watch Dogs? Nvidia ma dla was świetną promocję. Jeżeli kupicie kartę graficzną z serii GTX 600, GTX 700 lub Titan Black, otrzymacie darmowy kod umożliwiający pobranie najnowszej gry Ubisoftu. Przypomnijmy, że w tej produkcji wcielimy się w postać Aidena Pierce'a, utalentowanego hakera, którego kryminalna przeszłość doprowadziła do rodzinnej tragedii. Szukając sprawiedliwości, gracze będą m.in. hakować urządzenia przechodniów i wszechobecne kamery monitoringu, pobierać dane osobowe, sterować sygnalizacją świetlną czy transportem publicznym. Promocja obowiązuje od dzisiaj do wyczerpania zapasów w sklepach Agito, Alsen, Ares, ESC, Graal, Computronic, Morele, NTT, PC Projekt, Proline, Spheris oraz XCOM. Gra Twierdza, Krzyżowiec 2 do sprzedaży trafić ma w tegorocznym sezonie ogórkowym, czyli we wakacje. Tak jak pierwsza część, tworzona jest przez studio Firefly, a ma być dość rozbudowaną strategią nawiązującą do produkcji z 2002 roku, ale, jak zapewniają twórcy, ma wnosić sporo nowości. Deweloperzy twierdzą, że ma być ładniej, trudniej i ciekawiej. Niedawno opublikowany został nowy dziennik deweloperski. Filmik poświęcony jest Ryszardowi Lwie Serce, czyli protagoniście całej serii. Twórcy starają się także rzucić światło na podstawy jednostek i oblężenia. Dokładnej daty premiery jeszcze nie znamy. Wiemy natomiast, że gra trafi wyłącznie na pecety. Chodzą słuchy, że Apple iWatch trafił już do produkcji w chińskich fabrykach. Tak, dobrze słyszysz. Jeżeli jeszcze tego nie wiedziałeś, to produkty Apple produkowane są w Chinach. Gigant z Cupertino w bieżącym kwartale chce przygotować nawet 3,5 miliona egzemplarzy tego urządzenia. W trzecim zaś kwartale 2014 roku powstać ma jeszcze więcej zabawek, bowiem aż 15 milionów inteligentnych zegarków. Czy ktoś to kupi? Steve Jobs przewraca się chyba w grobie. Rozwiązanie od Apple na tle konkurencji ma wyróżniać się przede wszystkim wymiarami. Zegarek będzie znacznie mniejszy, a to dosyć istotny szczegół. To rozwiązanie ma być możliwe dzięki zastąpieniu obwodów drukowanych technologią System in Package. Premiera być może w czerwcu. Nowe Call of Duty ma szansę stać się jeszcze większą klapą od ubiegłorocznego Ghosts. Kolejna część serii ma nazywać się Advanced Warfare i niestety nie będzie powrotem do czasów I lub II wojny światowej, jak jeszcze niedawno zapowiadano. Wybierzemy się zatem w przyszłość i to całkiem odległą. Fabuła skoncentruje się na prywatnej korporacji wojskowej, która przeciwstawi się działaniom amerykańskiego rządu. Co więcej, aby gra lepiej się sprzedała, do produkcji został zaproszony Kevin Spacey, który odegra rolę szefa najemników. Jak można się domyślić, w grze będziemy mieli dostęp do futurystycznych rozwiązań wojennych, nie tylko w kwestii broni, ale również pojazdów, dronów, a nawet mechów. A teraz najlepsze. Żołnierze będą używali specjalnych skafandrów i kombinezonów zwiększających ich naturalne zdolności. Dla przykładu będą mogli skakać na dużo większe odległości lub używać kamuflażu. Zaraz, to w końcu
końcu zwiastun nowego Call of Duty czy Crysisa, bo już się pogubiłem. Gdybyście jednak chcieli zagrać w tę produkcję, która zapowiada się porażką roku, to jej premiera będzie miała miejsce 4 listopada 2014 roku. Produkcja trafi na komputery osobiste oraz konsole starej i nowej generacji. Pierwszeństwo będą mieli posiadacze Xboxów. Co najmniej od 2 lat wiemy, że planowana jest ekranizacja serii Assassin's Creed. Im bliżej przyszłego roku, tym więcej dowiadujemy się o tej produkcji. W główną rolę wcielić ma się Michael Fassbender, a reżyserem zostanie Justin Kurzel, z którym New Regency oraz Ubisoft finalizują już ostatnie rozmowy. Nazwisko to nie jest jakoś szczególnie znane, gdyż reżyser ten nie ma zbyt wielu dzieł na swoim koncie, w końcu jest całkiem młody. Największą sławę przyniósł mu film Snowtown z 2011 roku, zaś w przyszłym roku do kin wejdzie ekranizacja dramatu Macbeth również w reżyserii Kurzela. Assassin's Creed trafić ma na wielki ekran w sierpniu 2015 roku. Premiera LG G3 zbliża się wielkimi krokami, to też aby podgrzać atmosferę przed wielkim dniem, pojawia się coraz więcej przecieków, niekiedy wypuszczanych przez samego producenta. I tak, do sieci trafiły ostatnio 2 zdjęcia prezentujące wspomnianego flagowca. Trzeci smartfon z serii G ma być uderzająco podobny do poprzedniej wersji. Telefon ma smukłą bryłę i niewielką ramkę wokół ekranu. Najbardziej nietrafionym pomysłem wydaje się być tylna klapka, na której oprócz kamery i lampy błyskowej znajdują się przyciski głośności. Oprócz tego zauważyć można tam również tajemniczy czujnik. Czyżby niespodziewanie czytnik linii papilarnych, a może pulsomierz? Wydajność zapewnić ma 4-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon z zegarem 2,3 GHz oraz 3 GB pamięci RAM. Dobrą jakość zdjęć, aparat z matrycą 13 megapikseli, a świetną jakość obrazu, ekran 5,5 cala z rozdzielczością aż 2560x1440 pikseli. Całość pracuje oczywiście pod kontrolą systemu Android KitKat. Oficjalna premiera urządzenia odbędzie się 27 maja. W ostatnim wydaniu Video News przedstawialiśmy Wam grafiki koncepcyjne iPhone'a 6, czyli modelu R, a tym razem jako ciekawostkę prezentujemy coś lepszego. Film wyglądający prawie jak oficjalny zwiastun. Wizja autora tej symulacji bierze pod uwagę urządzenie Apple z ekranem 5,7 cala o rozdzielczości 2560x1440 pikseli, 256 GB pamięci wewnętrznej i 4-rdzeniowy procesor Apple A8X. Najmniej prawdopodobna wydaje się być zaś kamera z funkcją nagrywania filmów 3D. Trzeba przyznać, że prezentacja robi wrażenie. Piszcie w komentarzach, w co waszym zdaniem zostanie wyposażony iPhone 6 generacji. To wszystko w tym odcinku Video News. Jak zwykle zapraszamy was do odwiedzenia naszej strony głównej oraz profili na portalach społecznościowych. Z mojej strony to już wszystko. Żegnam się z wami i do usłyszenia kolejnym razem. Na razie!